Telewizja w Polsce.pl. To są gorące pytania. Adyta Hołdyńska, witam państwa ponownie. Pytamy o opinię, tym razem naukowców, socjologów, politologów, o to, co się dzieje w naszym kraju. Czy Tusk steruje polskimi sądami? O to zapytamy w tym punkcie naszego programu, bo takie sugestie poczynił zresztą prokurator generalny, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, po tym jak usłyszał wyrok w sprawie nieprzedłużenia aresztu tymczasowego Sławomirowi Nowakowi. Ale spraw jest więcej, choćby sprzeciw RPO, o którym dzisiaj od rana mówimy w telewizji w Polsce.pl, co do przejęcia Polska Press przez PKN Orlen. Przypomnijmy, że Trybunał Konstytucyjny stwierdził, tu cytat konkretny, że przepis pozwalający działać RPO po zakończeniu kadencji jest niezgodny z konstytucją. Ale my patrzymy właśnie na te decyzje, na decyzje sądów i na to, czy taka decyzja, która zapadła dzisiaj przed Trybunałem Konstytucyjnym, ucieszyłaby wspomnianego Donalda Tuska. Pytamy naszych gości, dr Bartosz Rydliński, politolog UKSW. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. I pan profesor Henryk Domański, socjolog, Polska Akademia Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak patrzymy na tytułowe pytanie, czy rzeczywiście jest tak, że jeżeli polityk powie, to jest więzień polityczny, to za chwilę ten więzień będzie mógł wyjść z aresztu i powtórzyć to samo już na wolności? Zresztą posłuchajmy wspomnianej wypowiedzi. Prokuratura wykorzystuje się w celach politycznych i że jedną z ofiar tej metody wykorzystywania aresztu i prokuratury jest Sławomir Nowak. Mówię o tym dlatego, ponieważ mija już 9 miesięcy, siedzi w areszcie. Nie oceniam merytorycznie działań prokuratury i sądu, nie mam wiedzy, ale wydaje mi się, że zasługuje na sprawiedliwy proces przed niezależnym sądem. Jak to się magicznie dzieje, że za chwilę Sławomir Nowak mówi, jestem więźniem politycznym, tak samo jak Bronisław Komorowski, który wyszedł z tego samego aresztu. Panie profesorze. Wydaje się, żeby taki efekt mógł zadziałać, to znaczy, że te decyzje polityczne i w ogóle polityka jest kształtowana przez wypowiedzi znanych osobistości, to muszą być spełnione dwa warunki. Po pierwsze, ten ktoś, kto to mówi, to musi być uznawany za autorytet w opinii publicznej, bo to wtedy zadziała, bo to jest wtedy argument wspierający jakąś obronę. Obrona na przykład, że sprawa Sławomira Nowaka jest motywowana politycznie, albo autorytet, albo taka postać, którą należy się liczyć, albo ktoś, kto jest traktowany jako ekspert, jako znawca. No tutaj Donald Tusk nie spełnia, bo on nie jest ekspertem, on jest politykiem, dobrym politykiem i tak jest postrzegany. Natomiast ekspertem to może być na przykład doktor medycyny, który twierdzi, że należy nosić maseczki, bo jak się nie nosi maseczek, to coś tam, prawda? Więc powstaje pytanie, czy Donald Tusk jest w dalszym ciągu autorytetem w opinii publicznej. Prawdopodobnie chce nim być. Wszystko na to wskazuje jego aktywność w internecie, mówiąc najogólniej, na to wskazuje, że chciałby wrócić albo być postrzegany jako ktoś, kto się liczy, kto się liczy najbardziej, kto może ewentualnie kandydować nawet do stanowiska prezydenta w przyszłych wyborach. Nie wiadomo dokładnie, co Donald Tusk myśli, jakie ma strategie życiowe. Polityczny hejter twitterowy, takiego określenia użył Joachim Brudziński przed kilkoma minutami do wspomnianego Donalda Tuska. No tak, no więc z tego względu, tego, czy Donald Tusk jest w tej chwili w dalszym ciągu autorytetem, takim jak niewątpliwie był do 2014 roku, no to trudno powiedzieć. W moim przekonaniu nie, no to jest trochę subiektywna opinia, ale gdyby się tak zastanowić, czy gdyby w porównaniu na przykład z jakimiś wypowiedziami Rafała Trzaskowskiego, gdyby to skonfrontować z tym, co mówi Donald Tusk w jakiejkolwiek sprawie, czy opinia publiczna bardziej się by liczyła z Trzaskowskim czy z Tuskiem? Podejrzewam, że bardziej z Trzaskowskim w tej chwili, akurat z Trzaskowskim najbardziej. Można by tutaj wskazać być może jeszcze kilka innych postaci. Więc moja generalna konkluzja jest taka, że jest to pewne wsparcie. To, co powiedział Donald Tusk w sprawie Sławomira Nowaka, jest na pewno wsparciem dla obrońców Sławomira Nowaka i samego Sławomira Nowaka. Zresztą Tusk nie wymyślił tutaj nic innego, ponieważ ten zarzut, że właściwie prokuratura aresztowała Sławomira Nowaka z powodów politycznych, to mu się powtarza od samego początku. Tusk tylko to przypomniał, potwierdził, a my się powinniśmy z tym zgodzić, zgodnie z intencjami.
No właśnie, zgodnie z intencjami pewnie tak, natomiast wyborcy, głównie Prawa i Sprawiedliwości, są mocno rozgoryczeni tym, że tak się dzieje, tym, że no właśnie, nie dokończono reformy wymiaru sprawiedliwości i dlatego tak to wygląda. Panie doktorze, jak na to patrzeć także właśnie z punktu widzenia wyborców, jaki może być odbiór tego, co się dzieje? No bo mówiąc wprost, wychodzi Donald Tusk, o czym wspomniałam na początku, mówi, to jest więzień polityczny, on za chwilę to powtarza już na wolności, a prokurator generalny mówi, zastanawiająca koincydencja zdarzeń. W ten sposób. Cała ta sytuacja pokazuje pewną wulgaryzację polskiego życia politycznego, bo pamiętajmy o jednej rzeczy. Można Sławomira Nowaka lubić bądź nie, ba, można go nie cierpieć, ale w Polsce obowiązuje jakby domniemanie niewinności. Czyli tak długo, jeżeli niezależny sąd nie uzna, że Sławomir Nowak faktycznie zasługuje na więzienie, to nie należy stosować wobec żadnego obywatela przesadnego długiego aresztu. Ten areszt trwał 9 miesięcy. Przypuszczam, że przez te 9 miesięcy sąd mógł dojść do wniosku, że już obawa matactwa jakby minęła. Tym bardziej, że pamiętajmy, że zarzuty nie dotyczą wyłącznie Polski, ale nade wszystko Ukrainy. Zarzutów korupcyjnych Ukrainy. Tak. Natomiast problemem jest to nadużywanie określenia więzień polityczny. Faktycznie Bronisław Komorowski siedział w areszcie na Białołęce z powodów politycznych, dlatego że był jawnym przeciwnikiem systemu komunistycznego władzy ludowej i z tego powodu siedział w więzieniu. Natomiast Sławomir Nowak siedział w areszcie nie z tego powodu, nie z powodu dlatego, że był wpływowym politykiem Platformy Obywatelskiej, tylko dlatego, że są podejrzenia, że dokonywał aktów nielegalnych ściganych z kodeksu karnego. Dziennikarze śledczy mówią wprost, to jest sprawa kryminalna. Chodzi o, prawda, poważne zarzuty, poważne kwoty, 4 miliony złotych na tę kwotę opiewają zarzuty, pranie brudnych pieniędzy, korupcja i jeszcze kierowanie grupą przestępczą. Natomiast Donald Tusk, jeżeli byłby takim, można powiedzieć, uczciwym politykiem, to by mógł równie dobrze powiedzieć, że za jego rządów 40 miesięcy w areszcie, no również na Białołęce, siedział Maciej Dobrowolski, kibic Legii Warszawa, bez żadnych dowodów, prawda? Więc te areszty wydobywcze miały miejsce nade wszystko za czasów Donalda Tuska. I nie przypominam sobie, że kiedy kibic Legii Warszawa wychodził po 40 miesiącach bez wyroku z aresztu, żeby Platforma Obywatelska mówiła, no tak, no przesadziliśmy. Pamiętajmy, że wtedy koincydencja czasowa była również aż nadto widoczna. Donald Tusk wypowiedział wojnę ultrasom, kibicom, takim można powiedzieć najbardziej radykalnym, prawda? I nagle kibic Legii Warszawa ląduje na 40 miesięcy w areszcie. Natomiast wątpię, żeby Donald Tusk miał aż taką władzę, wpływ na sądy, jak wydaje się Zbigniewowi Ziobro. Przypuszczam, że zwyczajnie była to koincydencja czasowa. I to nie jest tak, że wypuszczenie Sławomira Nowaka z aresztu anuluje zarzuty. Przypuszczam, że niedługo powinien zaraz ruszyć proces, w którym no, będziemy świadkiem tego, czy Sławomir Nowak złamał prawo, czy nie. Jeżeli tak, to czeka go nieunikniona kara. Mm-hmm. No oczywiście, że tak, to sąd będzie decydował, natomiast no tu problem jest ten, czy rzeczywiście istnieje obawa matactwa, a nawet ucieczki z kraju, choć zakaz opuszczania tegoż kraju, terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wydany, no to właśnie też wielu zastanawia się, czy będzie skuteczny, zostawiając już tę sprawę, reforma wymiaru sprawiedliwości i dlaczego nie została dokończona, to pytanie, które, tak jak powiedziałam, nurtuje wyborców Zjednoczonej Prawicy. Panie profesorze, co by pan im odpowiedział? Dlaczego nie została zakończona? Bo przeciwdziała temu skutecznie opozycja plus Unia Europejska, inspirowana przez opozycję, która się dowiaduje, co się dzieje w Polsce w świetle tych interpretacji, które opozycja stosuje, że naruszane są podstawowe zasady demokracji, a z kolei obóz rządzący musi się z Unią Europejską liczyć. Mniej więcej to są chyba te podstawowe elementy, które blokują podejmowanie tej reformy. Być może również sama
zamysł tej reformy nie jest dobrze zdefiniowany, tak można by to określić. Ponieważ w gruncie rzeczy tego, czego z kolei przechodząc na poziom oczekiwań społecznych, czego ludzie oczekują od reformy sądownictwa, to jest przyspieszenie tych procedur sądowych, prawda? To jest główna sprawa i ludzi nie interesuje specjalnie. Nawet myślę, w tej chwili mnie interesuje to, czy jakiś sędzia był sędzią czy prokuratorem w czasach PRL. To są już sprawy, które w tej chwili schodzą, wydaje się, może nie na margines, ale są mniejszego rzędu. Tymczasem w tej pierwszej fazie, te kilka lat temu, kiedy PiS zaczął podejmować, obóz Zjednoczonej Prowincji zaczął podejmować te reformy, to w gruncie rzeczy argumentacja PiSu do tego się odwoływała, że byli komuniści zasiadają na fotelach sędziowskich i tak być nie może, prawda? Natomiast jakby do opinii publicznej w mniejszym stopniu docierały te w gruncie rzeczy. Tak, ale problem jest, prawda, właśnie moim zdaniem, patrząc oczami Kowalskiego, idę do sądu i chcę mieć pewność, że sędzia sprawiedliwie osądzi moją sprawę, że nie będzie uwikłany politycznie i nie będzie go interesowało właśnie to, do jakiej partii kto należy i że jego poglądy, także polityczne, nie będą znane w szerokiej opinii. Co innego możemy powiedzieć o sędziach należących do stowarzyszeń, choćby Justitia, które jawnie wypowiadały się przeciwko reformie wymiaru sprawiedliwości, ale też krytykowały dlatego rząd. Ale tutaj jest jeszcze jedna ważna sprawa. No, obywatel chce mieć jak najszybciej tę sprawę przeprowadzoną, ale równocześnie chciałby się przestać bać sądu. To nie jest tak prawdopodobnie, że ludzie się boją sędziego, tak jak jakiegoś reprezentanta rządów autorytarnych, ale w moim przekonaniu nie było badań na ten temat, ale ja sądzę, że ludzie bardziej się boją pójść do sądu i mieć sprawę w sądzie, niż boją się policji, boją się być zatrzymanym na drodze. Za na przykład za przekroczenie szybkości. Wydaje mi się, że takie przekonanie, taka wizja sądownictwa w Polsce dominuje i w tym kierunku powinna zmierzać reforma, oprócz tego, o czym żeśmy mówili, przyspieszenia tych procedur sądowych. To jak i zrobić, żeby nie iść do sądu po wyrok, a po sprawiedliwość, parafrazując to znane, ale niestety czasem, albo może nawet często prawdziwe powiedzenie w naszym kraju, panie doktorze? No warto nade wszystko doprowadzać do reformy systemu sprawiedliwości i sądownictwa w porozumieniu z partnerami politycznymi, również z partiami opozycyjnymi. A czy to możliwe? Czy powiem w ten sposób, no demokracja bazuje na tym, że to nie jest gra o to, kto kogo położy na łopatki, tylko prawda, że jednak na zasadzie konsensusu, merytorycznej wymiany zdań, jakby dochodzimy do efektu końcowego, bo przypuszczam, że tutaj zarówno politycy i lewicy, PSL-u czy Platformy dostrzegają szereg defektów w systemie sądownictwa, prawda, że te wyroki są niesprawiedliwe. Politycy pewnie tak, ale ja pamiętam taki moment, kiedy właśnie była dyskusja, kiedy był okrągły stół, sędziowie nie chcieli reformy. Nie bez przyczyny mówi się o tej kaście, która nie chciała dopuścić do tego, żeby politycy zreformowali działanie sądów. Ale nie jest tak, że politycy opozycji będą bronić tak zwanej kasty do samego końca. Przecież to jest tak, że przecież wyborcy również polityków opozycyjnych borykają się z problemem z tym, że właśnie czekają 2, 3, 4 lata na wyrok w błahej sprawie, prawda? Takiej sprawie, można powiedzieć, niepolitycznej. Oto, prawda, że sąsiad komuś, jak to się mówi, zajumał trochę działki. To, że te koszty są bardzo wysokie, to, że sędzia jest, można powiedzieć, tak jak pan profesor Domański słusznie zaobserwował, wyglądają trochę tacy szejkowie, prawda, systemu sprawiedliwości, prawda, że wszyscy ich po prostu boją. A to jest tak, te złote łańcuchy, no to już z przymrużeniem oka. Dobrze, panowie, dokończymy bardzo proszę za chwilę, bo mamy jeszcze drugi punkt programu i o sądownictwie szerzej będzie można, bo także o Rzeczniku Praw Obywatelskich powiemy więcej. Zapraszam za chwilę.